Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Dzień dobry Państwu. Mamy go. Minister zdrowia ogłosił, iż na terenie Polski jest pierwszy pacjent zarażony wirusem korona. Już wspomniałem Państwu w poprzedniej audycji o tym, że należy dbać o odporność i ogólnie mówiłem o różnych surowcach zielarskich, które można wykorzystać do tego, aby tę odporność sobie poprawić. Teraz chciałbym się szczegółowo odnieść do jednego z tych surowców, a mianowicie do kitu pszczelego. Kit pszczeli, czyli propolis, to bardzo znana substancja lecznicza, wykorzystywana w leczeniu infekcji w zasadzie całego organizmu, ale nie tylko. Kit pszczeli zwiększa naszą odporność, gdyż pobudza aktywność fagocytarną, czyli żerną komórek, a także powoduje zwiększenie ilości przeciwciał. Co ciekawe, kit pszczeli zażywany w trakcie szczepień zwiększa skuteczność tych szczepień, bo jest adiuwantem. To jest bardzo rzadka właściwość. Zwykle jako adiuwanty stosuje się substancje potencjalnie toksyczne, a tutaj mamy naturalny produkt, naturalną substancję, którą można wykorzystać jako adiuwant. Propolis można przyjmować w różny sposób. Można go przyjmować w postaci kapsułek, gdzie będzie ekstrakt z propolisu. Można go przyjmować pod postacią nalewki, którą sobie sami zrobimy w domu. Ta nalewka jest wtedy podawana w kroplach. Można w aerozolu, gdy tą nalewkę na przykład wlejemy do atomizera. Można propolis łączyć z innymi surowcami naturalnymi, też wtedy się dobrze składa. Ja zresztą najczęściej właśnie łączę propolis z innymi surowcami. Ja przykład takich może trzech połączeń Państwu pokażę. Tutaj z prawej strony Państwo widzicie recepturę tego preparatu, który zawiera w swoim składzie ekstrakt z propolisu oraz olejki eteryczne i oczar wirginijski. To jest świetnie sprawdzająca się substancja przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Można propolis też połączyć z miodem pszczelim i propolisem, i pyłkiem pszczelim, przepraszam, czyli tą substancją również pochodzenia pszczelego. Wtedy mamy taką emulsję, którą możemy podawać łyżeczką i to się świetnie sprawdza, zwłaszcza u małych dzieci. Te dzieci, mając taką łyżeczkę, mogą traktować tą łyżeczkę jak lizaka i zlizują też substancję leczniczą, przyjmując ją w ten sposób, w sposób taki bardzo, bardzo łagodny. I oczywiście można propolis stosować również pod postacią kapsułek. Ja łączę zazwyczaj propolis z pyłkiem pszczelim w kapsułkach. Wtedy on podawany jest bezpośrednio i rozpuszcza się w żołądku. Taka substancja oczywiście stymuluje odporność, działa przeciwbakteryjnie. I ostatnio przeczytałem ciekawy artykuł naukowy, w którym pokazano, iż propolis może być tak silnym substancją przeciwbakteryjną, przeciwwirusową, przeciwgrzybiczą, ale nie wiedziałem, że może również atakować zarodca malarii, więc nawet malarię można leczyć używając propolisu. Zatem propolis, czyli to, co jest w naszym ulu oraz substancje towarzyszące, mogą być stosowane jako coś, co wzmocni naszą odporność, a jak będziemy mieć silną odporność, to infekcje zarówno wirusowe, jak i bakteryjne, jak i grzybicze nie będą nas atakować. Czyli chronimy się przed koronawirusem, używając naszego propolisu. Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.